W 10 lat zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę ponad 230 milionów złotych. Przyciągnęliśmy światowe koncerny, tworząc podstrefę specjalnej strefy ekonomicznej, a skala projektów unijnych objęła swoim zasięgiem teren całej gminy. W tym roku, już na początku nowej perspektywy unijnej, przyznano nam dofinansowania na projekty przekraczające kwotę 40 milionów złotych. 15 milionów złotych umożliwi budowę kompleksowej sieci ścieżek rowerowych. Wybudujemy i zmodernizujemy ponad 20 ulic i dróg gminnych. Nowe chodniki i oświetlenia będą częścią programu Bezpieczne Osiedla. Tworzyliśmy i wciąż tworzymy historię. Budujmy przyszłość. 16 listopada wybierz świadomie.